gwiazd tego, tych mistrzostw z Europy, złotej i srebrnej medalistki biegu indywidualnego, czyli Femke Boll i Natalii Kaczmarek. Niemki na torze pierwszym, Luna Till, Mona Mayer, Alisa Schmidt i Karolina Krawczyk. Widzieliśmy ją wczoraj w biegu na 400 metrów przez płotki na zewnętrznym torze. Teraz Hiszpanki w składzie Santidrian, Bokesza, Segura i Gajiego. Wielka Brytania, bardzo trudny rywal. My tak mówimy, Polska, Holandia, ale proszę zobaczyć, Wiktoria Okurogu. Ona była czwarta indywidualnie, potem Pippi, Jody Williams i Nicole Irgin. Rzucają wszystko lub prawie wszystko, co najlepsze na pierwszą zmianę Brytyjki, więc Ania Kiełbasińska będzie miała tam z kim powalczyć. Teraz Belgijki. W składzie Belgijek mamy Bolingo najpierw, potem Klaas, Ponette i Laus na ostatniej zmianie. Irlandki, zwracam uwagę na tę najwyższą i najmłodszą, Rashidat Adeleke. Zacznie Becker, potem Healy Adeleke i Mosley. Adeleke indywidualnie piąta w finale. Są Holenderki, Zalbeck rozpocznie, potem Klawier, De Witte i Femke Boll. I w ta chwilę na siódmym torze Polki rozpocznie Ania Kiełbasińska. Następnie Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Rsetyż i Natalia Kaczmarek bronią tytułu mistrzyni Europy. Przed Polkami jeszcze tylko jeden zespół, to Szwajcarki. Lens, Niederberger, Farr i King. Brytyjki świetnie zaprezentowały się, mimo że o Urugu nie biegła w eliminacjach. Szwajcarki, jeszcze raz przypomnienie na torze ósmym. Tu Ania Kiełbasińska i Polki pobiegną na drugim od zewnątrz torze. Holenderki. Sztafeta Irlandii, która tutaj pobiła rekord kraju w eliminacjach. Bolingo. Finalistka indywidualna biegła z ósmego toru. Brytyjki szalenie groźne. Reprezentacja Hiszpanii na torze drugim i Niemki na najbardziej wewnętrznym. Pobiec trzeba swoje, trzeba mocno otworzyć i walczyć o każdy metr, bo Natalia na ostatniej zmianie będzie miała zadanie szalenie trudne. Femke Boll może tutaj zrobić dużo, ale Natalia też jest w wielkiej formie. A walka w sztafecie to zupełnie inna sprawa niż bieg indywidualny. Proszę Państwa, 4×400 metrów, sztafeta od 69 roku rozgrywana. Polki zdobyły pierwszy medal jeszcze z Ireną Szewińską w 78 roku, potem rok 86, a potem 2002 i 2006. A teraz jest teraźniejszość. Bronimy tytułu mistrzyń Europy, dziewczyny i chłopaki, którzy... A chłopaki dopingują dziewczyny, jak zawsze. No i patrzymy z niepokojem i nadzieją. Aniu, biegnij na cały gaz. Anna Kiełbasińska ściga tam sztafetę Szwajcarii. Za nami biegną Holenderki. Anna ma to wszystko opracowane do najdrobniejszego szczegółu. Brytyjki wystartowały jak z procy, ale tego się też po trosze spodziewaliśmy. Tam Wiktoria Okurogu, tam też wszystko zostało rzucone na jedną kartę. Wyrównanie, przypomnę, po 500 metrach. Brytyjki dogoniły już sztafetę belgijską, chociaż Bolingo to trudna rywalka. A teraz Anna Kiełbasińska, która powinna nabrać wigoru i nabiera. Świetnie Ania, zostawiła sobie dużo sił, które będą zmieniały Polki. Czeka już Iga Baumgart, przejmuje, pierwsze zmieniły Brytyjki. No i zobaczmy, Alike Klawer tuż za nami. Iga Baumgart będzie teraz zatem na miejscu. I proszę zobaczyć, bo tam jeszcze Belgijki świetnie. A więc jesteśmy dopiero na trzecim miejscu. Teraz Klawer tuż za Igą Baumgart. I dopiero czwarte miejsce Polek.
Belgijki ramię w ramię z Brytyjkami. Nie, Brytyjki już prowadzą. Pippi, Belgijki, Klaver. Ale myślę, że zachowała coś sobie Iga. Że Iga się tak łatwo nie podda. Że Iga ma świetną końcówkę. Ostatnia prosta tej drugiej zmiany. Iga Baumgart. Świetnie Lieke Klaver. Jest mocna. Wyprowadzi Holenderki na pierwsze miejsce. Iga wyprowadzi nas na miejsce trzecie. Holenderki, Brytyjki i odbiera Justyna Święty. Ersetić i biegniemy na trzecim miejscu. Holenderki uciekły troszkę nam, niestety uciekły. Ale spokojnie, spokojnie, musimy biec cierpliwie. Kapitalnie teraz Jody Williams wyprzedziła, a do nas dochodzą Belgijki. Spadamy na czwarte miejsce. Znakomity bieg. Ale Justyna Święty, Ersetić trzyma się teraz. Tam z tyłu ta znakomita Rashidat Adeleke wyprowadza Irlandię na piąte, ale my się tutaj martwmy tym, co się dzieje. Jody Williams, Justyna Święty, Ersetić teraz próbuje jeszcze zaatakować. Jesteśmy na czwartym miejscu. Belgijki wysuwają się na pierwsze. Czeka Natalia Kaczmarek. Rusza Natalia Kaczmarek tuż za Femke Bol. Jesteśmy na czwartej pozycji. Spora strata. Belgijki to prowadzą. Belgijki w znakomitej dyspozycji. Kończy ich sztafetę Camille Laus. A w brytyjskiej sztafecie mamy Jürgin. A Femke Bol jest trzecia, a czwarta jest Natalia. Natalia dociąga teraz do Femke. Wszystkie teraz oczy, cała energia dla Natalii. Ona musi to zaatakować na ostatniej prostej. Femke po zewnętrznej. Natalia pilnuje. Zewnętrzna strona, Femke Bol, Natalia Kaczmarek walczy. Będziemy mieli srebrny medal. Czy Natalia da radę? Chyba tak. Polki mają srebro, ostatnie centymetry. Tak, jest srebro. Holandia złoto, srebro dla Polski. Wielka Brytania z brązem. Czwarte miejsce Belgia. Niesamowita walka, trudna walka. 30, 20, 87. Tyle pobiegły Holenderki. Polki nie pobiły rekordu Polski, jednak forma olimpijska była wyższa. Ależ to był niesamowicie trudny bieg, chyba nikt nie byłby w stanie tego przewidzieć. Forma Belgijek, Holenderki i Polki cały czas na miejscach trzecim, czwartym. Brytyjki fenomenalnie. W pewnym momencie gdzieś tam wszyscy, chyba państwo przed telewizorami też zaczęliście wątpić. No ale Natalia Kaczmarek zrobiła swoje, właściwie wszystkie panie walczyły. Będziemy pewnie za moment mogli sobie to przeanalizować, porównać te wszystkie czasy. Rekord kraju Belgia. Pobiegły panie niesamowicie dobrze. My przecież też super rezultat. 3:21:68. Mówiłeś o tym, że forma olimpijska nie jest, no ale też wiemy, że to jest trudny rok, rok poolimpijski dla nas. Trzeba przecież też kiedyś odpocząć. Bardzo Holandia podniósł się poziom. Tak, to niesamowicie, jest... proszę państwa, 3:22:12. No, normalnie w ostatnich latach zawsze dawało medal, nierzadko srebrny medal. W Berlinie dałoby złoty medal. A tu Belgia jest na czwartym miejscu. Oni te mocniejsze biegaczki wypuścili na początek. Taką mieli taktykę. Wielka Brytania to samo zrobiła. Myśmy mieli do dyspozycji i Annę, i Natalię. Rozstawiliśmy to pierwsza i czwarta zmiana i dało to efekt. A Holenderki, no cóż, mają biały wielki atut w postaci Femke Bol, ale też świetna Lieke Klaver, która nie osłabła jak zwykle na ostatnich 50 metrach. No tak, sztafeta to jest inna zupełnie od...